Ta, właśnie tak. Sobota 09.02.13. Dzisiaj mój kumpel kończy lat 14. Pomijając o tym drugim, nie zapominając, on kończy 27. Jeszcze przed nim życia reszta. Miał jechać do Heaven, do Leszna, wyprawiać urodziny, dobrze się zabawić, upić i wrócić nad ranem. Miał wrócić jego samochód, to on i wszyscy na kacu. Najebani aż pożyje pół rodziny, tak się żyje. Pierw ciężki poranek, wyrusza pracować. Dobrze wie, że dzisiaj wszyscy będą go szanować. Nie spodziewał się na miejscu od kumpli flachy. Dojechał, wypili, zrobili dwa szybkie machy. Zrobił telefon do ojca o wypasowanie butów. Musi zajebiście wyglądać, nie może być dziś nudów. Skończył rozmowę, dzwoni kumpel, zmieniamy klub Ekwador. Jemu to obojętne, więc ma wyjebane na to. Nagle wielka panika, na placu coś się stało. On pobiegł pomóc, bo do akcji ich mało. I tyle go widzieli. Godzina 9, wielka tragedia na hali. Chłopak już nie żyje, a koledzy łzami lali. Rodzina pogrążona w smutku, szczególnie brat młodszy. Jeśli chodzi o niego, to nastrój coraz gorszy. Chłopak normalnie go kochał, przecież to był jego brat. Wie, że nic nie wróci, że będzie mu go brak. Wszystko przez te opary, chemikalia, gdzie on robił. Trzeba przyznać, że swoje tam przerobił. Poleciał na pomoc drugiemu człowiekowi. Tylko on go zauważył i pomóc się odważył. Także sam ucierpiał przy tym, odbierając sobie życie. Ale weszedł, lecz nie pomógł. Nie wyszedł, już żywy miał plany na przyszłość, chciał zrobić drugi pokój. Nie chciał mieć żony, chciał mieć święty spokój. I wszystkie jego plany diabli wzięli. A o jego śmierci tylko Bóg i aniołowie wiedzieli. Młodszy brat kochał go tak, że miał nadzieję, że zaraz wejdzie do domu, powie: mamo, kocham cię, jestem cały, tato, kocham cię, nie zabiły mnie żadne opary. Braciszku mój jedyny, przestań płakać, już tu jestem. Śmierć twoje urodziny, najgorsze co może być. Rozum, że ty też nie znasz dnia ani godziny. Pobudź się rzeczywistością, jego już nie ma z nami. Będziemy go wspominać na grobie z kwiatami. Chłopak poświęcił życie, szacunek 100%. Żebyś też tak zrobił? Dla mnie to czysty bohater. Pobudź się rzeczywistością, jego już nie ma z nami. Będziemy go wspominać na grobie z kwiatami. Chłopak poświęcił życie, szacunek 100%. Żebyś też tak zrobił? Dla mnie to czysty bohater. Pojechać się zabawić, a nie kurwa zabić. Gdy tylko się obudził, to pojechał i nie wrócił. Brat kupił już prezent i czekał niecierpliwy. Widać pamięta, był kochany i troskliwy. Nagle jedna chwila dobry nastrój obróciła. Smutek na twarzy mamy, taty i brata obudziła. Nagle jedna wiadomość cały dzień zjebała. Cała wioska przez dzień cały już się nie śmiała. I w końcu nadchodzi to najgorsze jego pogrzeb. Obecna cała wioska i kumple z innych wiosek piści jak na Syberii, cały czas wali śniegiem. Weźcie nie dziw, to był luty i tak nikt nie żył śmiechem. Nadchodzi to drugie najgorsze, trudna w dół. Oddając jemu cześć, wszystkie głowy w dół. Powolnym tempem opada trumna z ciałem. Ja też kurwa płakałem, bo złapać go za rękę chciałem.